Wolności. Nie, no, głosować pana Nomińskiego Józefa, przewodniczącego Rady Dziedziny Tatary, który który będzie chciał zabrać głos. Straż Miejską, nie znam nazwiska, ale pani naczelny, wiem, że też chciała zabrać. No i jest jak nigdy radio, telewizja, środki masowego przekazu. I jeszcze z pierwszego Lublina. Pierwszy Lublin, tak? I jeszcze pani jedna jest. Też pani będzie chciała. Pani Zarzycka. Jest to nasze ostatnie posiedzenie w tym składzie rady. Chciałem po prostu przejść do porządku obrad, żeby to sprawnie przeszło, bo sporo osób tam chce coś powiedzieć. I ja przeczytam porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia. Punkt drugi, przyjęcie proponowanego porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 19 posiedzenia Rady Dzielnicy Śródmieście. W kolejnym punkcie głos zabierze przewodniczący Rady Dzielnicy Tatary. Następnie pani naczelnik Straży Miejskiej. I w kolejnym punkcie informacja o pracy zarządu Dzielnicy Śródmieście. Następny punkt, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Dzielnicy Śródmieście za rok 2014. Podjęcie uchwały w sprawie lokalizacji przystanku komunikacji miejskiej przy ulicy Narutowiczej na odcinku pomiędzy Aleją Józefa Piłsudskiego a ulicą Muzyczną. Kolejny punkt, podjęcie uchwały w sprawie wyboru zadań do sfinansowania z rezerwy celowej Rady Dzielnicy na rok 2015. Punkt ósmy, wolne wnioski. Punkt dziewiąty, zamknięcie posiedzenia. To przegłosujmy. Wiesz co, bym miał prośbę. Tak. Ja mam uwagę taką do porządku obrad. Chciałem prosić, jeżeli się Rada zgodzi, o dodanie jeszcze jednego projektu uchwały. Tutaj po tym punkcie odnośnie lokalizacji przystanku na Narutowicza też podjęcie uchwały w sprawie, to mówię, możemy uchwałę podjąć, możemy jej nie podejmować, ale żebyśmy, bo nowe okoliczności się pojawiły, w sprawie przystanku przy ulicy Narutowicza, przy tych delikatesach, bo tam jest nowa kwestia, chciałem to powiedzieć. Jeżeli Rada uzna za stosowne, to podejmiemy uchwałę, jeżeli nie, to nie, ale chciałbym po prostu ten punkt wprowadzić. Prosiłbym o zgodę Państwa na to, że... Ale to znaczy, że co, że ten przystanek, chcą ludzie, żeby powstał? Tak. Ale byśmy już głosowali, że to jest który jest. Tak, ale się zmieniło. Chciałbym powiedzieć, jak się zmieniło? Została zbudowana zatoka. To znaczy, wie pan, no, pytanie jest takie, czy mamy o tym mówić, czy nie, bo ja i tak bym musiał... Ale w którym miejscu ta zatoka została zbudowana? To tylko tu sam. Kiedy? Ja dzisiaj tam będę szczerze mówił, że nie jest tak. Ja bardzo przepraszam, my przyjdziemy do tego punktu i wtedy... Nie, to na skutka, która nie zostaje tak jak było. Nie można jej zabrać. Dobrze, to zostaje tak jak było. Dobrze, nie będzie. Nie będzie. Tak, bez zmian. Ja wycofuję to. Przepraszam. Czyli wszystkie, jeżeli chodzi o sprawę przyjęcia protokołu. Kto z radnych jest za przyjęciem protokół w tej postaci, której zaproponowałem. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest z radnych przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Rozumiem, że program porządku obrad został przyjęty. Przechodzimy do trzeciego punktu porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 19 posiedzenia Rady Dzielnicy Śródmieścia. To radni wszyscy otrzymali, przeczytali i moje pytanie brzmi, czy ktoś ma jakieś uwagi do tego protokołu? Nie widzę, nie słyszę. Także proponuję przejść do głosowania. Kto z radnych
jest za przyjęciem protokołu z 19 posiedzenia Rady Dzielnicy Śródmieście. Proszę o podniesienie ręki do góry. Lewa strona radnych. Halo. Halo. 3. Kto z radnych jest przeciw przyjęciu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Nie widzę. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Nie widzę. Rozumiem, że informacja, przyjęcie protokołu z 19 została uchwalona. I teraz chciałem udzielić głosu naszemu gościowi, przewodniczącemu Rady Dzielnicy Tatary, panu Nowomińskiemu Józefowi. W sprawie spalarni śmieci, jeżeli tak jest. Panie przewodniczący jeden i panie przewodniczący drugi, dziękuję i dziękuję państwu również, że zechcieliście państwo udostępnić nam chwilę czasu, bo chcemy się podzielić z problemem, który nie tylko nas jako radnej dzielnicy czy społeczności na Tatarach dotyczy. Proszę państwa, na terenie byłej fabryki samochodów, gdzie funkcjonuje elektrociepłownia Megatem. Przy tym przedsiębiorstwie, albo to przedsiębiorstwo planuje wybudowanie bloku energetycznego, jak oni to nazywają, opalanego paliwami alternatywnymi. My nazywamy jako mieszkańcy, że będzie to blok energetyczny opalany odpadami komunalnymi. To przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w odległości około 180 do 200 metrów od najbliższego budynku mieszkalnego, bloku mieszkalnego, czyli od ulicy Gospodarczej 2. Jakbyśmy sobie to nie oceniali, ja państwa nie chcę tak za bardzo przekonywać, bo państwo jesteście tutaj światłymi, że tak powiem, ludźmi. To wiecie, każde według mnie spalanie oddziaływuje szkodliwie na środowisko. Ale spalanie 125 tysięcy ton odpadów komunalnych musi, gdyby to była rewelacyjna technika spalania, a taka nie będzie, to i tak, czy będzie to tak, jak ja powiedziałem, rewelacyjna technika, to i tak spaliny będą powstawały łącznie z bardzo trującymi, toksycznymi substancjami. Ja tylko chciałem powiedzieć, że spalanie jednego, żebyście państwo mieli wyobrażenie jeszcze takie, mówię, 125 tysięcy ton odpadów. Jeden metr sześcienny odpadów. A ile metrów sześciennych trzeba na tonę? To nie jest, to jest tych metrów sześciennych trzeba dużo. Jeden metr sześcienny spalanych odpadów komunalnych powoduje powstanie 4 do 6 tysięcy metrów sześciennych spalin i pyłów lotniczych. Państwa dzielnica, tak jak i moja, we wszystkich opracowaniach placówek ochrony środowiska kwalifikuje, klasyfikuje te dzielnice i państwa, i moją. Moja, która leży bliżej, państwa odrobinę dalej. Te dzielnice mają podwyższony poziom stężenia pyłów lotnych. Tych dzielnic zagrożonych tym określeniem jest w Lublinie tylko parę. Państwo, my, Bronowice, Stare Miasto i Kalinowszczyzna. Państwo jesteście w tej grupie. Ja przyszedłem tylko po to, po prostu poinformować państwa, że to przedsięwzięcie jest. My jako społeczność dzielnicy sprzeciwiamy się tego,
Mieliśmy specjalne posiedzenie Rady Dzielnicy, na którym przyjęliśmy uwagi do raportu o oddziaływaniu na środowisko. Te uwagi przekazaliśmy do Wydziału Ochrony Środowiska. Napisaliśmy w tej sprawie list do pana prezydenta. Napisaliśmy list do pana przewodniczącego rady. Napisaliśmy list do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Napisaliśmy listy do wszystkich radnych Rady Miasta, łącznie z panem. Dostałem. Gdzie opisaliśmy nasze odczucia o zagrożeniu tego przedsięwzięcia. Zainteresowaliśmy tym, próbujemy zainteresować tym środowisko naukowe, żeby nas wspierało w tym wszystkim. Spotykamy się właśnie z radami dzielnic, które są najbliżej położone. Proszę Państwa, żebyście Państwo byli tak łaskawi, bo to i w Państwa interesie jest. Przeciwstawiajmy się temu przedsięwzięciu. Może to przedsięwzięcie, jeżeli ono nie spowoduje, że odstąpi ten właściciel, bo to jest prywatna firma, to jest prywatny kapitał, to nie są tam publiczne środki, jak na razie angażowane. Jeżeli on się wsłucha w nasze protesty, może odstąpi od tego zamiaru. Bo proszę Państwa, no nie mieści mi się w głowie, żeby w Śródmieściu, bo my jesteśmy na dobrą sprawę jako Tatary w Śródmieściu. To nie jest obrzeże miasta. Tak jak w przypadku Rzeszowa, gdzie spalarnia jest w Rzeszowie, ale na obrzeżach miasta. Nawet można powiedzieć, że ładnych parę kilometrów od centrum miasta. Ale żeby takie przedsięwzięcie w środku miasta było realizowane, to jest nie do zaakceptowania. Proszę Państwa łaskawie, żebyście zechcieli się przyłączyć. Moja koleżanka pani Krystyna Wodowska króciutko też powie Państwu, jakie tam te szkodliwości są. Ja Państwu przekazuję jak będzie trzeba, to my się tu już z panami przewodniczącymi dogadamy. Jeżeli trzeba będzie więcej takich ulotek, to my dostarczymy. List do radnych przekazuję Państwu i listy na podpisywanie sprzeciwem. I też Państwa proszę, żeby miejsce Rady Dzielnicy było tym miejscem, gdzie te podpisy trafią, a my już tam później sobie to wszystko zorganizujemy. Bardzo dziękuję, że chcieliście Państwo mnie wysłuchać. Dziękujemy za informację. Myślę, że podejmiemy stanowisko w wolnym wniosku. Teraz chciałbym udzielić głosu nam. A jeszcze Pani, przepraszam. Tak, jeszcze chciałam właśnie przybliżyć sprawę Państwu. Przedsięwzięcie nazywało się bardzo tajemniczo, bo blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym. Zaczęłam dociekać, cóż to jest to paliwo alternatywne. Trafiłam na artykuł pana profesora Wielkasińskiego z Politechniki Łódzkiej, który obrazowo przedstawia to tak. Wywrotka 20-tonowa odpadów komunalnych plus łopata węgla 10-kilowa i jest to paliwo alternatywne. Paliwo LPF, które ma być spalane, to proszę Państwa nic innego jak odpady komunalne, opony, gumy, tworzywa sztuczne, pozostałości z demontażu samochodów, tekstylia, przepracowane oleje plus w naszej spalarni mają być jeszcze spalane osady z oczyszczalni ścieków z Hajdowa. Cały zapas, który ma być utrzymywany na stałe, to 4000 ton, proszę Państwa. Co ciekawe, na 125 tysięcy ton, które ma być spalane w lubelskiej tej spalarni, lubelskie odpady to tylko 30%. Pozostałe to, no skąd, z województwa, z Polski, jak zabraknie, no to i z zagranicy. Bo w tejże chwili w Polsce ma powstać 6 spalarni śmieci. Są projektowane, nie tylko w tejże lubelskiej. Bo mówią na przykład nasi przedstawiciele, że, znaczy przedstawiciele, no przedstawiciele władzy, że coś ze śmieciami trzeba zrobić, bo to jest lubelski problem, no żeby coś z nimi robić, trzeba spalać. A ja pytam,
skoro tylko 30% lubelskich marek spalamy, to czy to rozwiąże problem powstający z tymi odpadami? A jeszcze jeden. Proszę Panią, ja przerywam. Mam taką prośbę do Pani. Krótko. My temat znamy. Dobrze. I po prostu nam się wszystko rozsypie. Dobrze. Sekwencji krótko. To już kończę. Dwie środki, trzy. Dobrze, to już kończę. Bo... Z jednej tony odpadów komunalnych powstaje 300 kg bardzo toksycznych, niebezpiecznych odpadów, które trzeba składować specjalnie. Na spotkaniu z panem prezydentem zapytałam, gdzie mogą być one składowane. Bo inwestor, bo jak ja zapytałam, dlaczego inwestor? Inwestor nie uwzględnił tego w raporcie, co z nimi zrobić, z tymi odpadami, jaki to koszt. No powiedział, że to problem miasta. Więc zapytałam pana prezydenta, na co uzyskaliśmy odpowiedź, że rząd pomyśli, jakie miejsca w Polsce wygospodaruje na spalanie tychże odpadów. Już kończę. Nie ma na świecie instalacji, która zatrzymałaby te toksyczne, na przykład składniki, które powstaną. Wyczytałam w artykule pani profesor Wilińskiej stanowisko Polskiego Klubu Ekologicznego w tejże sprawie odpadów komunalnych, że niebezpieczne dioksyny, które są bardzo rakotwórcze, gdzie na Zaschodzie prowadzono badanie ich oddziaływania na organizm ludzki w promieniu 10 km. Stwierdzono, że tam wielokrotnie została taka odwalność na nowotwory. Inne jeszcze zresztą choroby. Dla nich właściwie nie ma instalacji, dlatego że jak opuszczają powody spalania, w obecności nawet śladowych ilości metalu ciężkich, ulegają ponownej syntezie i opuszczają tam jako bardzo szkodliwe. Dlatego też no, jeszcze wiele innych istotnych tutaj rzeczy bym powiedziała, ale Państwo nie mają czasu, więc tak, jest tego typu sprawa. Zostawiamy Państwu list do radnych, Rady Miasta Lublin, gdzie tak syntetycznie jest to streszczone, co w raporcie i jakie mamy zastrzeżenia do tejże inwestycji. I to było pisane na podstawie wielu artykułów, które tutaj mam, wybrane. Informacje o tym, jak dowiedzieliśmy się o tym właśnie, że taka inwestycja powstaje i to zostawimy panu przewodniczącemu, żeby po prostu, jak państwo będą chcieli, to można sobie to scelować, a natomiast wszystkie artykuły, nie wszystkie jeszcze, na podstawie których było to pisane, można sobie znaleźć w internecie. Także ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Znamy problem.